Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Jakiś czas temu Sylwia gdzieś tam zaczęła mówić o kapoku dla Lei. Mówi, że chciałaby mieć piankę i chciałaby z nią pływać. Na początku myślałem, że robi sobie jaja, ale gdzieś tam zaczęła szkrytać w internecie i okazało się, że rzeczywiście gdzieś tam to planuje. W końcu kupiła ten kapok, zaczęła pływać z Leją. I ja byłem ogólnie ciekawy, jak ona sobie radzi, więc pojechałem z Sylwią na ocean, gdyż wcześniej pływała sobie w jeziorze tutaj, niedaleko. No i tak naprawdę o tym jest ten odcinek. Pogoda nie dopisała aż tak bardzo, ale mimo wszystko było fajnie, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Sylwiuś, coś ty to kupiła? Kapoczek. Jaki kapoczek? Co ty? Widzisz, jak pisze? Now go and play. Nigdy tam nie byliśmy. Wygląda to fajnie. No, zapomniałem, jak to się nazywa. Sylwia wzięła piankę, kapok dla Lei, więc będzie Pamela pływać pierwszy raz w oceanie. Ciekawe miejsce. Byłoby troszeczkę słonka, być więcej. Ale tu jest zajebiście. Tam będzie fajnie, jak przejdziemy. Ojciec, chodź do wody. Lewa. Wow! Przygniły te glony i trochę jebią, ale zapach oceanicznego, zgnitego, jakiegoś takiego nie przeszkadza. Do tego portu tam dojdziemy. Ale ona tutaj nie jest, może nie być. Kolega idzie. Zejdzie. Nie masz Bibiniu. Ale fajne, lubi takie, mamo. Będziemy, kurde, kiedyś ładować skutery wodne. Mama się uwierzy, ale bardzo ciepła woda. ogólnie bardzo fajna miejscówka, naprawdę super. Tu są jakieś ruiny takiego malutkiego zameczku, tam dalej też są jakieś ruiny takie większe. No ale niestety pogoda jest taka jaka jest mrzawka. Odpaliłem w ogóle drona na chwilę, jak wylądował to był mokry. Mam nadzieję, że uda nam się tu przyjechać w sobotę, ma być ładna pogoda, bo chciałbym bardzo gdzieś tutaj obczaić tą miejscówkę. Super. Tak, już powoli ma dość. Ale widzę, że energia jeszcze jest. Myślę, że raz jeszcze jest. No co? Tak, męczy to. Ale teraz jest dłuższy dystans nad jeziorem. No i co, tak ci się podoba, Sylwuś? Marzyłaś o tym przecież chyba, co? No, ciepło mi. Żeby z piłkiem popływać w oceanie w końcu. Z piłek. No, marzyła o tym Sylwia, żeby z piłkiem pływać w oceanie. I się udało. Ostatni raz. Dobrze. Fajnie, co? Super. Chodź! Czekaj piasek, żeby do bagażnika. Tak, ale przeszczęśliwa jest. Ale jakie wrażenia, Sylwuś? Marzenie spełnione, takie proste, ale, wow, ale się udało, nie? Będę pływać jak zwariowana. Oszalejesz? Oszalałam. Nie. A widziałeś moją Pamelę? A kiedy skutery wodne kupisz mi? Nie kupię. To nie. Jak chcę. Zobacz jak tam koleś w ogóle goły siedzi w samych majtkach, a ty mówisz do mnie, że ja się przebrałam i rozwiesił się po całym samochodzie wszystkie szmaty. No i dobrze. Co, lecimy do domu, jest? Mhm. Na obiadek dla mnie. Zajad. Gdzieś jak dopływała do patyka szybciutko, czasami szybciej niż ja. No to rówka. Chcę poduszeczkę z tego... Się leżało na samym piasku i było dobrze. To chcę poduszeczkę chociaż. Prowadź, kobieta, prowadź. Będę prowadzić, włączę sobie tu temperaturę i cześć. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Na pewno wrócimy do tego miejsca. I no bo jest po prostu mega. Ja wiem, że jak będzie pogoda, będzie trochę słońca, albo nie będzie takiej mrzawki, to naprawdę no, będzie co nagrywać. I no i tyle. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do zobaczenia za tydzień. Hej.